Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Można powiedzieć, że w życiu pewnego pana W.P. McKaya Biblia to była ta książka. Ten pan W.P. McKay wyjechał z domu na studia. I kiedy wyjechał z domu na studia, matka dała mu Biblię. Na wewnętrznej stronie okładki napisała jego imię. Ukończył potem z wyróżnieniem szkołę medyczną i szybko awansował na szefa największego szpitala w Edynburgu, w Szkocji. W miarę jak odnosił coraz większe sukcesy, oddalał się od Boga i został nawet prezesem stowarzyszenia ateistycznego. Mimo, że odebrał w pełni chrześcijańskie wychowanie. Mimo, że od małego znał Pismo Święte i od małego znał Słowo Boże na najdrobniejsze nawet pytania biblijne znał odpowiedzi. Pewnego dnia ciężko ranny mężczyzna został przywieziony na pogotowie. Gdy doktor McKay badał beznadziejnie zmiażdżone ciało, był zdumiony tym, jak spokojny był ten człowiek. Umierający człowiek zapytał: jaki jest mój stan? Chcę znać prawdę, nie boję się śmierci, zaufałem Jezusowi jako mojemu Zbawicielowi. On zapłacił za moje grzechy na krzyżu, wiem, że po śmierci będę z Jezusem. Zostało ci tylko kilka godzin życia, powiedział lekarz. Był zaskoczony, że nie zmieniło to nastawienia umierającego. Zostało ci tylko kilka godzin życia, powiedział lekarz. Był zaskoczony, że nie zmieniło to nastawienia umierającego. Czy jest ktoś, z kim możemy cię skontaktować? Czy jest ktoś, z kim możemy się skontaktować? Tak, odpowiedział mężczyzna. Skontaktuj się z moją gospodynią i poproś ją o przesłanie mi książki. Jakiej książki? Zapytał lekarz. Po prostu poproś ją o książkę, ona będzie wiedziała. Lekarz zrobił tak, jak prosił mężczyzna, a potem kontynuował swój obchód. Te słowa utkwiły mu w pamięci. Wiem, że po śmierci będę z Jezusem. Kilka godzin później doktor McKay wrócił, aby sprawdzić stan mężczyzny. Umarł kilka minut temu, odpowiedziała pielęgniarka. Czy dostał swoją książkę na czas? Tuż przed śmiercią. Czy to była jego książeczka bankowa? Zapytał lekarz. Niech pan sam zobaczy, jest pod jego poduszką. Doktor McKay sięgnął pod poduszkę i znalazł Biblię. Ku jego zdumieniu była to jego Biblia, ta, którą dostał od matki wiele lat temu. Sprzedał ją za pieniądze na zakup alkoholu. Lekarz był przytłoczony. Pospieszył do swojego gabinetu i poprosił Boga o przebaczenie. Modląc się, przypomniał sobie werset, którego dawno temu nauczyła go jego matka. Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jana 3, rozdział 16, werset. Z czasem życie McKaya udowodniło, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, ten jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe, jak mówi 2 Koryntian 5, rozdział 7, werset. Światowy ateistyczny lekarz stał się zwiastunem Ewangelii. To wszystko zmieniła ta książka. Więc czytaj tę książkę, czytaj Słowo Boże, czytaj Biblię, bo Słowo Boże może cię uczynić użytecznym dla Boga.